Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z pudełkiem, jakim jest Glossy Box. Jeszcze go nie otwierałam i również nie zaglądałam dzisiaj na żadne vlogi, żeby podpatrzeć, co dziewczyny dostały. Dopiero przyszedł kurier i tylko zdążyłam rozpakować tego pudła. Ja wiem, że możecie być już znudzeni, bo tych vlogów dzisiaj pojawia się bardzo dużo, no ale a nuż ktoś będzie miał ochotę otworzyć ze mną, zobaczyć, co ja dostałam. Może są różne wersje, nie wiem, bo do pudełka jeszcze nie zaglądałam. Zaraz się o tym przekonamy. No i cóż, i może będziecie chciały porównać i może właśnie mój sposób energetycznej prezencji Wam odpowiada. Także otwieram pudełko i zaraz się dowiemy, co tam jest. Pierwsze, co wyskakuje do mnie, kartka, z której się pewnie dowiem, o co chodzi w tym pudełku. I pudełko nazywa się Perełki Glossy Box. W Perełki Glossy Box znalazły się kosmetyki, które polecamy my, zespół Glossy Box. Każdy z nas wybrał produkt, który lubi i tak powstał wyjątkowy zestaw kosmetyków w majowym pudełku. W tym miesiącu przygotowaliśmy 4 warianty pudełka. I uwaga, co się znajduje? Zapach. Super, strasznie lubię, jak są zapachy w Glossy Boxie. Wszystkie do tej pory mi przypasowały, także mega się cieszę, że jest zapach. Jestem mega ciekawa, jaki. Kosmetyk do makijażu, ekstra. Produkt do pielęgnacji ciała, też fajnie. Produkt do pielęgnacji twarzy i produkt do demakijażu, oczyszczenia twarzy. Super, ekstra, najważniejsze, potrzebne do życia wręcz produkty. I już się nie mogę doczekać, co to jest. Także otwieramy dalej. Tu mam listę produktów, ale jeszcze nie podglądam, bo chcę mieć niespodziankę większą. Co tu jest? Roberto Cavalli Aqua, opis perfum, więc pewnie już mogę się domyślać, jakie są zapachy w pudełku. Kolejna rzecz, o super, do The Body Shopu masła do ciała, 2 za 1, ekstra. I do kiedy to jest? Do 15 czerwca, super, czyli myślę, że kupię sobie masła, bo ja jeszcze nigdy nie miałam masła z The Body Shopu. Dajcie mi znać, czy warto wydać na 2 masła 69 zł, czyli 34,50 co każde, o ile dobrze liczę. Dajcie znać, czy warto. I co tu jeszcze jest? 40 zł rabatu do Zalando. Zobaczymy. Obuwie, odzież, sport, akcesoria, dom. Zobaczymy, co tam jest fajnego. Pewnie na jakichś warunkach przy wydaniu 200 zł. Zobaczymy, co tam jest. Chociaż ja ciuchów w obecnej chwili nie potrzebuję. No i cóż, ja otwieram pudełko. Jak zwykle mamy sianko, co to jest, konfetti. I wyciągam pierwszy produkt. Cheek and Lips Model CEO. Super, jak już widzę, że jest produkt, który ma dwie funkcje, czyli służy do policzków i do ust, jest mega super, bo mamy dwa w jednym. Bardzo mnie to cieszy. Podejrzewam, że to zaraz otworzę i będzie coś podobnego do Benetintu z Benefita. Zaraz się okaże. Co tu jest? Agata Social Media Specialist wybrała ten produkt i to jest pełny produkt, ma kosztuje 70 zł i ma 10 ml i my dostałyśmy chyba też 10 ml, także pełny produkt, który wygląda tak, w ten sposób. Zaraz go tu sobie zesłoczuję, pewnie nie wiem co, pewnie będzie fajny. Ale mocny kolor ma. Po rozsmarowaniu wygląda tak, bardzo mocny, faktycznie, wow. I na tym palcu też. A do tego, Boże, jak to pięknie pachnie. Super, już się nie mogę doczekać, aż tego użyję, naprawdę fajne. To mi się, pierwsza rzecz już mi się maksymalnie podoba. Aż mi się zaczął język plątać, tak się ucieszyłam. Tu mi lata jakieś coś, bo tu mi pylą drzewa i mi nawpadało tyle do domu. Mówię Wam, jak sobie z tym poradzić. Kolejna rzecz, którą losuję z pudełka. O, La Roche-Posay Eva Clar. Tutaj akurat jest żel do mycia twarzy. Tak, oczyszczający żel Eva Clar. Jeżeli mnie oglądacie od jakiegoś dłuższego czasu, to wiecie, że Eva Clar to są moje ulubione kosmetyki. Zarówno Eva Clar Duo, jak i żel do mycia twarzy. Naprawdę dobre, zawsze mi pomagają w krytycznych sytuacjach. Kiedy mi się coś dzieje, mam jakieś problemy skórne,
To jest mój najlepszy ratunek. Dostałyśmy 15 ml, a 200 ml kosztuje 27 zł, więc jak już mogę powiedzieć, to uważam, że to jest strasznie mało, zdecydowanie za mało. Fajnie by było dostać co najmniej 100 ml. To oczywiście się przyda w podróż, zbliża się okres wakacyjny, więc na pewno to wykorzystam, ale no trochę czuję niedosyt przy objętości. Zwłaszcza, że produkt nie jest jakiś drogi, także mogliby coś dołączyć i to wybrała Natalia, Marketing Specialist. Jaki mam dzisiaj angielski. A widzę, tu już coś z The Body Shopu, słuchajcie, już się jaram, a jeszcze do tego nie doszłam, bo podglądam na tej liście i to jest Coconut Shower Cream. Ja uwielbiam kokos, więc też już mi to odpowiada. Również mała pojemność, ale na pewno z wielką przyjemnością to użyję i zabiorę również podróż. O Boże, jak to pachnie! Jakby ktoś mi tutaj wcisnął do pudełka kokos. I to wybrała Marta, odpowiedzialna za PR i marketing manager. Pełny produkt kosztuje 43,50 i ma 750 ml, a myśmy dostały 60, czyli też mogłaby tutaj stówka być, nie powiem. Ale pachnie fajnie i fajnie, że coś jest takie lubiane bardzo przez wiele osób firmy. Kolejna rzecz. O, to jest coś, czego nie znam. Widzę, że to jest Aloe Vera Krem i to jest pełny produkt, ma 30 ml i kosztuje 130 zł. A tu mamy 5 ml. Żartujecie. 5 ml to bardzo, bardzo mało. Jeżeli tak, no faktycznie. I to jest krem, powstał na bazie naturalnych składników, a woda, która zwykle stanowi jeden z głównych komponentów kosmetyków, została w nim zastąpiona czystym sokiem aloesowym. Wygładził i nawilżył moją skórę oraz ukoił podrażnione partie twarzy. I to powiedziała Maja, brand relationship manager. Jakie to teraz fajne zawody są. Ja? Zwykły kulturoznawca. Nie, żartuję sobie. Oczywiście nic nie mówię. Wygląda to tak, no i jest tego bardzo mało, ale może to być fajny produkt faktycznie. I ostatnia rzecz, którą wybrał dyrektor generalny Glossybox w Polsce, czyli pan Piotr. Pełny produkt kosztuje 170 zł i ma 30 ml, a myśmy dostały 5 ml. I ja jakoś tych perfum tak dość wydajnie używam, więc myślę, że to mi starczy na długo. Roberto Cavalli możecie tutaj zobaczyć. Ja dostałam tą wersję niebieską, bo są dwie. Czyli ja dostałam Roberto Cavalli Aqua. I jeszcze jest zwykłe. I zwykłe z tego, co wiem, ostatnio Ewa sobie kupiła i Karolina je ma. Nie wiem, jak te pachną. Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia. Bardzo mi się podobają te buteleczki w Glossy Boxie, że one są takie małe, zgrabne, a jednocześnie bardzo ładnie zrobione. No ładnie pachnie. Chociaż powiem szczerze, że ja coś sprzątałam i trochę mi ręce chlorem czuć. Także, ale czuję, że bardzo fajna sprawa. I perfumy to jak są dla mnie ładnie. Jak najbardziej na tak. Dobra, to by były wszystkie produkty. Podsumowując, pudełko według mojej opinii szczerej, jak wiecie. Oczywiście wszystkie szczegóły dotyczące pudełka, jego otrzymywania można znaleźć na stronie Glossy Boxa. Podsumowując, bardzo szczerze pudełko, wiecie, że jestem szczera, tutaj Was nie oszukuję. To produkty bardzo, bardzo fajne. Perfumy fajne, krem fajny, to jest świetne. Eva Clar uwielbiam i żel również super. Wszystkie produkty mi się bardzo podobają i nie mogę się doczekać, aż je przetestuję. No aczkolwiek z tymi pojemnościami, powiem szczerze, to trochę pojechali. Perfum, pojemność jest ok, to jest ok, ale te trzy mikroskopijne próbki, no mogło być chociaż ten tani żel mógł być trochę większy i byłoby dużo lepiej. Także
w dobrą stronę idziemy, jeżeli chodzi o produkty, ale troszeczkę więcej, nie że jestem pazerna, tylko jak już się płaci, to mogłoby być tego więcej. Napiszcie mi, czy zgadzacie się ze mną, czy produkty też Wam się podobają, może któryś Wam się w ogóle nie podoba, no i czy też uważacie, że powinny być większe, a może miałyście jakieś pełne, większe wersje tych produktów, także dajcie mi znać, co o tym myślicie. Pozdrawiam Was gorąco i do zobaczenia. Dziękuję.